Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zaczynamy standardowo, tak jak kończyliśmy w ostatnim odcinku, we wsi pod Gaję. Różnica jest taka, że tablica po wczytaniu gry zniknęła. Nie jest już jako aktywna tablica, tylko po prostu zniknęła. Czyli to jest no tyle dobrze, że już nie będzie nam gdzieś tam wisieć to zadanie do odkrycia. Znaki zapytania są w takiej samej ilości, w jakiej były, czyli 30 doszło. I tak jak mówiłem na koniec ostatniego odcinka, chciałbym się udać do tego znaku zapytania. Trochę ich tu poczyścić w sumie. Tylko teraz nie, a nie, w sumie tutaj będę miał bliżej niż z kłyków. Kłyki, wieś kłyki, to chyba tak się mówi, kłyków. Nie wiem, czy to się odmienia, czy nie, ale najpierw udam się do znaku zapytania. Cały czas walczę z tymi przycinkami w trakcie nagrywania, bo podczas gry no ja ich nie widzę i dopiero podczas obrabiania filmów wychodzi na jaw ten błąd, że jakieś tam występują, gdzie jest tutaj płotka, jest, występują właśnie przycięcia obrazu i no i to tak niekomfortowo w sumie wygląda, niekomfortowo można to oglądać. Także mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się rozwiązać ten problem. O, baba wodna. O kurde, ona dwa ciosy mi tutaj zadaje. Menda jedna i jeszcze rzuca we mnie błotem. No niedobrze, niedobrze. No ale grafika jeszcze do tej pory potrafi zrobić wrażenie w sumie. Pomimo tego, że to już 6 lat minęło od premiery Wiedźmina. O, nie trafiło mnie, dobra. O kurde, niedobrze, niedobrze. O kurde, ale mnie tutaj zaatakowała, dobra. Wczytujemy grę. I lecimy jeszcze raz na tą babę wodną, bo to tak nie przystoi, żeby bić Wiedźmina. Ta baba wodna była na 6 poziomie, czy na 8? W sumie nie zwróciłem nawet uwagi. W każdym bądź razie w naszym zasięgu, także nie powinno być tutaj zgonu, a jednak był. Cały czas mam też włączony właśnie ten licznik FPS-ów, którego wy nie widzicie, ale ja cały czas tutaj monitoruję, czy jest ten stały 60, wcześniej miałem włączone 144 FPS, żeby było odświeżanie ekranu dostosowane do odświeżania monitora i cały czas utrzymywało ten stabilny 133. No dobra, czyli zaczynamy od początku praktycznie. Było stabilne 133 klatki na sekundę, a mimo tego były te przycinki, te spadki FPS-ów podczas nagrywania filmów, także obrabiania. No i nie wiem, gdzie tkwi problem, no bo jak już mówiłem, wszystko próbowałem bitrate zwiększyć, zmniejszyć. No i niestety nic nie pomaga, ale może teraz się uda. O proszę, jaki widoczek, zachód słońca. Wszystko to przelatuje przez te drzewa, no to takie detale w sumie fajnie robią robotę. No ale dobra, teraz my używam Quena. W sumie dobrze by było smoczy sen. Smoczy sen i igni. O, 8 poziom, dobra, baba. O, ale menda mnie prawie. Kurde, nie trafi mi. Myślałem, że smoczym snem ją trafię. Dobra, jeszcze raz. Baba wodna, igni. Teraz bym musiał smoczym snem ją trafić. Nic ma. W sumie dużo jej nie zadaje, także chyba będzie klasyka, czyli szermierka. Ona ma strasznie długie łapy, dlatego trzeba tego unikać. Zaraz wyskoczy, czymś mnie rzuci, oślepi. A, prawie jej się udało. Dobra, chyba mamy to.
Ciekawe, co za skarb jest tutaj pilnowany. O, come on, dajesz. Jeszcze jak przywoływała. Menda jedna. Dobra, zginęła. Rękawice zabójcy. Okej, zobaczmy, co to są te rękawice zabójcy. 10, 3 do pancerza. O kurde, fajnie. Odporność na obrażenia kute. Odporność na obrażenia cięte. Szansa na trafienia krytyczne plus 10. No to już lubię te rękawice. Spoko są. A jeszcze zobaczmy. To jest ulepszenie do... w gnieździe w mieczu. Okej, to jest do miecza. A te bardziej kwadratowe są chyba do pancerzy. Wolne gnieździe w mieczu. Aha, czyli takie owalne. Owalne kamienie to są do miecza, a tamte są takie kwadratowe do zbroi. Gniazdo miecza. Dobra, na razie mógłbym coś wziąć, ale nie wiem, czy jest sens teraz. Bo pewnie zaraz znajdę jakieś lepsze miecze. Chociaż to też ciężko powiedzieć. Okej, gdzie tu jest jeszcze jakiś znak zapytania? 29. Tak to było. Ich dosyć sporo, a teraz jest tak... pokój. To co to jest? W tym miejscu można rozpocząć nowe zadanie. Dziwne. Okej, dobra. Nie, okej. Dobra, czyli skupmy się pomoże na tym. Na Keirę. Keirą Metz. Czyli idziemy do Keiry, ale zaraz płotkę przywołam, żeby ominąć tych utopców. Żeby tu się nie bawić w walki z nimi. No i lecimy. Zrobimy sobie wątek poboczny. Bo to jest akurat na 6 poziom, czyli ten, który obecnie posiadam. Okej, poszukiwania to są zdecydowanie jeszcze nie mój poziom. Zadania główne to są sprawy rodzinne, to jest ten... Niby to jest wątek główny, powiązany z baronem, ale to jest tak jakby... Niby wątek główny, ale dużo osób twierdzi, ja się podpisuję po tym, że to jest wątek poboczny w sumie. Wątek krwawego barona. Może jak nie na ten moment, to później będzie bardziej podlegał pod wątek poboczny. Ale dobra, teraz skupię się na tym, żeby dotrzeć do Keiry. Po co mu były te szczury? Dobra, z kim ona gada? Lepiej byłoby to łopatą roznieść na miazgę, albo wytruć, a nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? O, magiczny kaganek, czyli gada z kimś przez ten magiczny kaganek. No? No, halo, no jestem tu. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być. Nie kozy z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? No przecież się umawialiśmy, nie? To... Pewnie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. No właśnie, ciekawe, co będzie mogła sprzedać. Chciałbyś rzucić na nie okiem? A chętnie. A karty do gwinta masz? O, to są do... Tak, to jest ulepszenie umieszczenia w wolnym gnieździe. W elemencie pancerza poprawia jego statystyki. Ale strasznie drogie takie, kurde... glify. Chodzą po 300-400 orenów. To nie, to ja nie chcę... tego kupować. Dobra, nie ma żadnych kart. To w sumie nie skorzystam. Chyba, że alchemia. Zobaczmy, czy ona może coś dla nas zrobić. Okej, kot. Posiadam składnik, to jest do widoczności w nocy. Korzystałem z tego chyba w drugiej części. Przydawał się, zwłaszcza w tej misji, która była w kopalniach. Chyba pod Wergen, coś mi się tak kojarzy. W tym mieście krasnoludów tam były jaskinie i często korzystałem tam z kota właśnie. No dobra.
To nic innego. Co robisz, Velen? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Dobra. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Tak z ciekawości się dowiem. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. O co chciałaś mnie prosić? Przechodzimy do konkretów. Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na Kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Możnowładca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Dobra, trzeba się wszystkiego dowiedzieć, zanim się podejmie decyzję o pomocy lub odrzuceniu tej pomocy. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica. Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Dobra, dobra, pomogę ci. Wiedziałam, że sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na Kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą widzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. No właśnie. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na Kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Ksenoglos, takie walkie-talkie. A ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Ksenoglos. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja. Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na Kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem.
Geralt? Mhm. Dziękuję. Coś mam złe przeczucie odnośnie tej czarownicy. Masz nowy przedmiot fabularny, aby przygotować go do użycia, umieść go w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunku, a następnie wybierz z menu szybkiego dostępu. Aby użyć przedmiotu, wciśnij bądź przytrzymaj środkowy, no, scrolla. Dobra, no to wychodzimy stąd. Dobra, gdzie tu były drzwi? Odszukaj wiedźmę z bagien. Dobra, zobaczmy, na który to jest poziom, w ogóle zadanie poboczne. Mysia wieża, cały czas szósty poziom. To jest na siódmym, właśnie jestem ciekawy, co by można było zrobić. Tutaj znaleźć chatę guślarza, to może jeszcze nie. Odszukaj wiedźmy z bagien. Słodka ścieżka to też nie. Cały czas szósty poziom. No dobra, idę do tej mysiej wieży, zobaczymy, co to jest. Czy po drodze są jakieś znaki zapytania w ogóle? Okej, tu jest miejsce docelowe. O kurde, a tutaj nie byłoby bliżej w sumie, bo tutaj mam łódkę, to bym musiał przepłynąć aż tu. A ze wsi Stegny tutaj też jest łódka i w sumie tylko taki odcinek. Dobra, popłyniemy sobie trochę. Dawno nie pływałem łódką, no to teraz trzeba to nadrobić, chociaż na Skellige podejrzewam, że będę miał dosyć jeszcze pływania łódkami. No i lecimy. Jeszcze użyję wiedźmińskich zmysłów, bo może na dnie jakiś kuferek leży. Czy ja coś widzę? Nie, to jest pewnie ten szakłak. Tam też jest jakaś roślina, ale to nic, co by mogło mnie zainteresować w sumie. Tam też jakieś rośliny. No nigdzie nie widzę żadnych skarbów ukrytych. Same rośliny. O kurde, jak się przestraszyłem, myślałem, że jakiś potwór. Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. Widzę, że ktoś na nas czeka na brzegu. Całkiem spory komitet powitalny, to może zaparkuję trochę na uboczu, żeby móc się przygotować. O, jeszcze jakieś krzyki w ogóle. Jesteś już na wyspie? Ksenoglos działa? Halo, słyszysz mnie? Co? Nie rozumiem. No tak, już się popsuło. Krótko trzymają te zaklęcia. Musisz być bardzo ostrożny. Ej, dobra, teraz trzeba uważać. Bo w sumie na tej wyspie będzie pewnie się roiło od utopców. O proszę, jak pięknie mi się udało go pokonać w sumie, ani razu nie odniosłem ciosu od niego, nie dostałem. No tak, już czuć, że Geralt sobie coraz lepiej radzi, jeżeli chodzi o umiejętności szermierki. No ale dobra, nie po to tutaj przybyłem na tą wyspę, także opcjonalnie użyj magicznego kaganka, by odnaleźć duchy. No dobra, no to użyjmy w sumie. No jeszcze gule, dobra.
Dobra, czyli idąc z kagankiem nie mogę biegać. Dobra, 120 metrów w sumie do wieży zostało. Tam, gdzie jest ten dym, to chyba tam będą duchy. Zaraz sprawdzimy, czy one coś mówią. Mamy też zgnilca, ok, czyli to nie były duchy. Chyba, że to są duchy, no nie wiem, jakiś rój. O kurde. Nie, 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 Geralt, kurde, schowaj ten kaganek, bo on nie może... Co on robi? Kurde, nie pamiętam, kiedy zapisywałem, a mając ten kaganek, nie mogłem w ogóle uników robić. Dziwne też, że się w ogóle gra zbugowała i nie mogłem go schować. Okej, gdzie się wczyta? Generalnie powinno się wczytać gdzieś 3 minuty wstecz, to mam nadzieję, że 3 minuty temu byłem już na wyspie. No, zaraz zobaczymy. Okej, akurat na samym początku wyspy. No to szkoda, bo do tego czasu to udało mi się zabić tam z 5 utopców. Jednego gula. No tu proszę, nic w sumie. Mamy utopca. Trzeba będzie walczyć jeszcze raz ze wszystkimi. I żadnych składników w sumie nie zyskałem po walce, ale zapiszę sobie grę w razie czego i już nie wyciągam magicznego kaganka, żeby nie kusić losu. Zabiję też tego gula od razu. Udało mi się przejść ten moment. Szybki zapis i lecimy dalej. Gdzieś tutaj była ta chmura, która myślałem, że to będzie duch jakiś, a to jest... Czy to jest jakieś gniazdo? No dobra, to jakieś pszczoły, które mnie atakują. Może jakieś ignie je spalę? No właśnie. Okej, jest parę guli. I to na 9 poziomie. Kurde, jeszcze zgniliec skąd się tu wziął? A jak on tu trafił?
No ale trzeba powiedzieć, że muzyczka jest spoczko w Wiedźminie. Trzeciej części. To chyba zespół Percival, z tego co kojarzę. Okej, wezmę sobie kartacza może. O nie, 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 uciekaj, uciekaj. Ajajaj. Niedobrze, niedobrze, nie zauważyłem, że tamten już wybucha. No, trochę jest przeciwników na tej wyspie. I powiedziałbym, że to raczej nie jest zadanie na szósty poziom, skoro trzeba walczyć z kilkoma gulami na dziewiątym. No ale cóż. Jak tak pokazuje gra, to chyba tak musi być. Ciekawe, ile bym dostał doświadczenia w ogóle za to zadanie, jeżeli bym się dostał na tą wyspę na dziewiątym albo dziesiątym poziomie, bo pamiętam, że grałem kiedyś, to za takie zlecenia trudne. Męczyłem się, żeby zabić, ale z tego względu, że były na przykład trzy poziomy niżej niż ja miałem poziom, no to dostawałem na przykład jeden punkt doświadczenia za zabawę z tyloma przeciwnikami. Udało się. Może tam ci już nie przylecą. To w sumie pozbieram tyle, ile się da. Zapiszę sobie, żeby nie było, że zaraz podlecą i mnie zabiją. No okej, myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Następnie będę kontynuował zwiedzanie tej wyspy. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć też do Mysiej Wieży. No i też spróbuję wykonać to zadanie opcjonalne, czyli magiczny kaganek pójdzie w ruch, żeby odnaleźć te duchy. Ale to już jutro, także widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.